Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Lee Child, 61 godzin. Przekład Andrzej Schulz. Czyta Krzysztof Globisz. Realizacja: firma producencka Gorycki-Schnitterman. Dla mojej redaktorki. Niezastąpionej Marian Wellmans. Jack Richard CV. Imiona i nazwisko: Jack Richard. Drugiego imienia nie ma. Narodowość: Amerykańska. Urodzony 29 października 1960 roku. Charakterystyczne dane: 195 cm, 99 do 110 kg, 127 cm w klatce piersiowej. Ubranie: kurtka 3XLT, długość nogawki mierzona od kroku 95 cm. Wykształcenie. Szkoły na terenie amerykańskich baz wojskowych w Europie i na Dalekim Wschodzie. Akademia Wojskowa West Point. Przebieg służby. 13 lat w żandarmerii Armii Stanów Zjednoczonych. W 1990 zdegradowany z majora do kapitana. Zwolniony do cywila w randze majora w 1997 roku. Odznaczenia służbowe. Wysokie. Srebrna Gwiazda za wzorową służbę. Serwis Medal. Legia zasługi. Ze środkowej półki Soldiers Medal, brązowa gwiazda, purpurowe serce. Z dolnej półki Junk Awards. Matka, Josephine Mottier Richard urodzona w 1930 we Francji, zmarła w 1990. Ojciec, żołnierz zawodowy, Korpus Piechoty Morskiej, służył w Korei i Wietnamie. Brat, Joe, Urodzony w 1958, zmarł w 1997. Pięć lat w wywiadzie Armii Stanów Zjednoczonych Departamentu Skarbu. Ostatni adres nieznany. Czego nie ma? Prawa jazdy, prawa do zasiłku federalnego, zwrotu nadpłaconego podatku, dokumentu ze zdjęciem, osób na utrzymaniu. Rozdział pierwszy, 14:55. Dokładnie sześćdziesiąt jeden godzin, zanim to się wydarzy. Adwokat wjechał na pusty parking. Ziemię pokrywała jednocalowa warstwa świeżego śniegu. Dlatego przez minutę grzebał się, zakładając śniegowce. W końcu wysiadł, postawił kołnierz płaszcza i podszedł do wyjścia dla odwiedzających. Z północy wiał przenikliwy wiatr sypiący grubymi płatkami śniegu. Sześćdziesiąt mil dalej. Szalała śnieżyca. W radiu bez przerwy o tym trąbili. Adwokat wszedł do środka i strząsnął śnieg z butów. Nie było kolejki, to nie był normalny dzień odwiedzin. Przed sobą miał wyłącznie puste pomieszczenie, pusty taśmociąg z urządzeniem prześwietlającym, bramkę wykrywacza metali oraz trzech rozleniwionych strażników. Nie znał ich, lecz mimo to skinął im głową. Stali po tej samej stronie co on. Więzienie to świat zero-jedynkowy. Albo jest się za kratkami, albo nie. Oni nie byli, on też nie. Na razie. Wziął z chybotliwego stosu szarą plastikową tacę i położył na niej zwinięty płaszcz. Zdjął marynarkę, złożył ją i położył na płaszczu. W więzieniu było gorąco. Taniej kupić więcej oleju opałowego, niż wydać osadzonym po dwa komplety garderoby. Jeden na lato i drugi na zimę. Słyszał wydawane przez nich odgłosy brzęk metalu i stukanie o beton, rozlegające się od czasu do czasu dzikie wrzaski i niski pomruk rozmów, a wszystko to stłumione przez zbiegające się pod ostrymi kątami korytarze i wiele zamkniętych drzwi. Adwokat opróżnił kieszenie spodni z kluczyków w portfela komórki i drobnych monet i położył te wszystkie ciepłe, osobiste przedmioty na marynarce. Wziął do ręki szarą plastikową tacę, ale nie umieścił jej na taśmociągu. Zamiast tego zaniósł ją do małego okienka w ścianie i zaczekał, aż weźmie ją kobieta w mundurze i dam mu w zamian numerek. Stając przed bramką wykrywacza metali, poklepał się po kieszeniach i popatrzył na strażników, jakby czekał na zaproszenie. Zachowanie wyuczone na lotnisku. Strażnicy pozwoliliby stał tak przez minutę. Mały, nerwowy mężczyzna, bez marynarki i z pustymi rękami, bez teczki, bez notesu, nawet bez długopisu. Nie przyjechał tu, by udzielić porady, przyjechał by ją otrzymać nie żeby mówić, lecz by słuchać i z całą pewnością nie zamierzał zapisać tego, co usłyszy na żadnym skrawku papieru. Strażnicy dali znak, żeby przechodził. Zapaliło się zielone światełko i nie odezwał się sygnał alarmowy. Ale pierwszy strażnik i tak sprawdził go ręcznym wykrywaczem, a drugi obmacał. Trzeci zaprowadził go w głąb kompleksu przez szereg drzwi zaprojektowanych tak, by nie mogło się otworzyć, dopóki nie zamknął się poprzednie i następne, przez korytarze krzyżujące się tak, by spowolnić tempo ucieczki obok grubych zielonych szyb, za którymi widać było czujne twarze. Hol wejściowy był zuniformizowany, linoleum na podłodze, zielona farba na ścianach i jarzeniówki pod sufitem. Miał połączenie ze światem zewnętrznym. Kiedy otwierano drzwi, do środka wpadało zimne powietrze, na podłodze widniały plamy soli i kałuże topiącego się śniegu. Wewnątrz więzienie było inne. Nie miało połączenia ze światem. Nie było tam widać nieba, nie było pogody. Nikt nie przejmował się wystrojem wnętrz. Wszędzie surowy beton, wytarty i lśniący tam, gdzie dotykały go rękawy i ramiona, w innych miejscach matowy i zakurzony. Pod stopami szorstka szara farba, dokładnie taka sama jak w garażu entuzjasty motoryzacji. Śniegowce adwokata głośno na niej skrzypiały. Rozmównice były cztery. Każda stanowiła pozbawiony okien betonowy sześcian. Przedzielony przez długi blat oraz zamontowane nad nim pancerne szyby. Pod sufitem paliły się okratowane lampy. Na betonowym blacie nadal widać było ślady szalunku. Trzy grube szyby zachodziły na siebie, żeby rozmawiający mogli się słyszeć. Centralna szyba miała wycięty otwór na dokumenty, tak samo jak w banku. Obie połowy pomieszczenia miały swoje krzesło i swoje drzwi, idealnie symetryczne. Adwokaci wchodzili z jednej strony, osadzeni z drugiej. Później wychodzili tą samą drogą, którą przyszli, każdy w swoją stronę. Strażnik otworzył drzwi z korytarza i zrobił dwa kroki do środka, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Następnie stanął z boku i wpuścił do rozmownicy adwokata. Adwokat wszedł i zaczekał, aż strażnik zamknie za sobą drzwi. Kiedy prawnik został sam, usiadł i zerknął na zegarek. Spóźnił się osiem 8 minut. Jechał wolno z powodu pogody. Spóźnienie w innym przypadku świadczyłoby o braku profesjonalizmu i szacunku, ale spotkanie w więzieniu różniło się od innych. Dla więźniów czas nie ma znaczenia. Po kolejnych 8 minutach w ścianie za szybami otworzyły się drugie drzwi. Strażnik wszedł do środka, sprawdził pomieszczenie, po czym cofnął się i do rozmównicy, powłócząc nogami, wszedł więzień. Klient adwokata, biały, zupełnie łysy i z olbrzymią nadwagą, ubrany w pomarańczowy więzienny strój. Nogi w kostkach i ręce w nadgarstkach, miał skute łańcuchami, które wydawały się delikatne, niczym biżuteria. Miał mętne oczy, uległą, bezmyślną twarz i przez cały czas poruszał ustami, jak ograniczona umysłowo osoba, usiłująca zapamiętać skomplikowaną informację. Drzwi w ścianie się zamknęły. Więzień usiadł. Adwokat przysunął swoje krzesło do blatu. Więzień zrobił to samo, symetrycznie. Przepraszam za spóźnienie, powiedział adwokat. Więzień nie odpowiedział. Co słychać? Zapytał prawnik. Więzień nie odpowiedział. Adwokat milczał. W rozmównicy było gorąco. Minutę później więzień zaczął mówić, recytować. Przekazywać instrukcje, zdania i akpity, których nauczył się na pamięć. Zwolnij trochę, prosił co jakiś czas adwokat i za każdym razem facet przerywał, czekał chwilę, a potem zaczynał na nowo od początku poprzedniego zdania, nie zmieniając ani trochę tempa i melodii wypowiedzi. Jakby nie potrafił komunikować się w inny sposób. Podobnie jak inni prawnicy, adwokat uważał, że ma bardzo dobrą pamięć, zwłaszcza do szczegółów. Wysiłek, z jakim starał się wszystko dokładnie zapamiętać, odwracał jego uwagę od treści otrzymywanych instrukcji, lecz mimo to, zanim więzień skończył i odchylił się do tyłu, zdążył naliczyć w nich czternaście różnych przestępczych propozycji. Nie odezwał się ani słowem. Zapamiętał pan wszystko? Zapytał więzień. Adwokat pokiwał głową, a jego rozmówca zapadł w bydlęcy bezruch. Przypominał pasącego się na polu cierpliwego osła. Czas dla więźniów nie ma znaczenia, szczególnie dla tego. Adwokat odsunął krzesło i wstał. Drzwi się otworzyły i wyszedł na korytarz. Piętnasta pięćdziesiąt pięć. Zostało sześćdziesiąt godzin. Na adwokata czekał ten sam strażnik, dwie minuty później znów. Znalazł się na parkingu w holu, włożył ciepłe ubranie i schował do kieszeni wszystkie swoje rzeczy. Ich swojski znajomy ciężar dodawał mu otuchy. Śnieg rozpadał się na dobre. Zrobiło się chłodniej, wiał silniejszy wiatr. Zapadał szybki, wczesny zmierzch. Adwokat siedział przez chwilę z zapalonym silnikiem i włączonym ogrzewaniem fotela. Wycieraczki zgarniały na lewo i prawo śnieg z przedniej szyby. Wreszcie ruszył powoli, zataczając szeroki krąg, opony samochodu skrzypiały na świeżym śniegu, przednie światła wycinały jasne łuki w zadymce. Podjechał do bramy w ogrodzeniu z siatki, odczekał swojej, kiedy sprawdzono mu bagażnik, ruszył prostą, długą drogą, która prowadziła przez miasto do autostrady. Czternaście przestępczych propozycji. Czternaście przestępstw. Jeśli przekaże te propozycje i zostaną zrealizowane, co z pewnością nastąpi, właściwie piętnaście przestępstw, ponieważ on sam stanie się wówczas współsprawcą, a może nawet 28 przestępstw, jeżeli prokuratura uzna, że jest współtwórcą 14 oddzielnych przestępstw, co może zrobić po prostu dla jaj. 28 powodów, by okryć się hańbą, stracić prawo wykonywania zawodu wylądować na ławie oskarżonych, a potem za kratkami, prawie na pewno do końca życia, ze względu na charakter jednej z propozycji. I to pod warunkiem, że uda się zawrzeć ugodę sądową. Wolał nie myśleć o tym, co będzie, jeśli ugoda nie zostanie zawarta. Adwokat wjechał na autostradę i wybrał wolny lewy pas. Wszędzie wirowały gęste płatki śniegu, szare w zapadającym zmroku. Ruch był niewielki. W jego kierunku jechały z rzadka pojedyncze samochody i ciężarówki, niektóre szybciej, inne wolniej, i tak samo wyglądało to po drugiej stronie. Trzymając jedną ręką kierownicę uniósł się w fotelu i wyjął komórkę. Zważył ją w dłoni. Ma trzy wyjścia, po pierwsze nic nie robić. Po drugie, zadzwonić pod numer, pod który kazano mu zadzwonić. Po trzecie, zadzwonić pod numer pod który rzeczywiście powinien zadzwonić, czyli w tym przypadku 911, a następnie do lokalnej policji, do drogówki, do Rady Adwokackiej i do swojego prawnika. Wybrał drugą opcję, co było do przewidzenia. Opcja numer jeden przesunęłaby tylko problem do chwili, kiedyby go dopadli. Opcja numer trzy gwarantowała mu pewną śmierć po wielu godzinach, a może nawet Dniach strasznych cierpień. Był małym nerwowym mężczyzną, żadnym tam bohaterem. Wystukał numer, pod który kazano mu zadzwonić, sprawdził go dwa razy, po czym wcisnął zielony guzik i podniósł komórkę do ucha, co w wielu stanach stanowiłoby dwudzieste dziewiąte popełnione przez niego wykroczenie, ale nie w Dakocie Południowej, jeszcze nie. Marna pociecha. W słuchawce zabrzmiał męski głos, który słyszał już wcześniej cztery razy ochrypły i szorstki, przepojony czymś w rodzaju zwierzęcej drapieżności, brzmiący, zdaniem prawnika, zupełnie jak głos z innego świata. Wal, chłopie, ponaglił głos wesoło i z okrutną satysfakcją, jakby jego właściciel napawał się swoją absolutną władzą, a także strachem, dyskomfortem i odrazą adwokata. Adwokat. Przełknął ślinę i zaczął recytować instrukcje, zdania i akapity w prawie identyczny sposób, w jaki zostały przekazane jemu. Zaczął mówić siedem mil i siedem minut przed mostem na autostradzie. Ten most nie był właściwie podobny do mostu. Poziom jezdni nie zmienił się. Obniżył się tylko trochę przylegający do niej teren, przechodząc w szeroki płytki jar. Przez większą część roku jar był suchy, ale za pięć miesięcy miały nim spłynąć wiosenne wody. Drogowcy zbudowali przepust i umieścili pod jezdnią 40 betonowych rur, żeby woda nie podmywała co roku fundamentów. Ten system dobrze sprawdzał się wiosną, miał jednak pewną wadę, która dawała o sobie znać zimą. Aby jej zaradzić, drogowcy umieścili z obu stron mostu tablicę z napisem Uwaga, Gołoleć. Adwokat prowadził samochód i mówił. W siódmej minucie monologu doszedł do najmniej zawoalowanej i najbardziej oczywistej i brutalnej z czternastu propozycji. Wyrecytował ją do telefonu w taki sam sposób, w jaki usłyszał ją w więzieniu, to znaczy neutralnym, pozbawionym emocji, tonem. Facet o ochrypłym głosie zarechotał i adwokatem wstrząsnął dreszcz. Zrodzony w jego wnętrzu spazm moralnej odrazy spowodował, że zadrżały mu ramiona i przesunęła się nieco dłoń, w której trzymał komórkę, a także ręka trzymająca kierownicę. Przednie koła samochodu wpadły w poślizg na moście i kiedy zbyt wolno skorygował tor jazdy, tylne koła zarzuciły raz drugi i trzeci adwokat. Przejechał w poprzek trzy pasy i w tumanach śniegu zobaczył nadjeżdżający z naprzeciwka autobus. Biały, wielki autobus, który pędził prosto na niego. Tylna część mózgu adwokata uznała, że kolizja jest nieunikniona. Przednia zaś odparła, że nie. Że ma jeszcze trochę czasu i miejsca, a od nadjeżdżającego pojazdu dzielą go środkowy pas i dwie metalowe bariery. Przygryzł wargę. Przestał ściskać kurczowo kierownicę, wyrównał kierunek jazdy i autobus przejechał siedem jardów obok niego, dokładnie równoległym torem. Adwokat wypuścił powietrze z płuc. Co jest? zapytał głos w słuchawce. Wpadłem w poślizg, odparł adwokat. Dokończ to, co masz do powiedzenia, Dubko! mruknął głos. Adwokat przełknął ślinę i podjął przerwaną relację zaczynając od początku poprzedniego zdania. Kierowca jadącego w przeciwnym kierunku białego autobusu pracował w swoim zawodzie od dwunastu lat. W małym świadku jego wyspecjalizowanej profesji trudno było znaleźć kogoś lepszego. Miał odpowiednie papiery, ukończył odpowiednie szkolenie i dysponował odpowiednim doświadczeniem. Nie był już młody, ale nie był też stary. Mentalnie i psychicznie znajdował się gdzieś na szerokim plateau zdrowego rozsądku, dojrzałości i szczytowych możliwości. Jechał zgodnie z rozkładem, nie śpieszył się, nie był pijany ani naćpany. Ale był zmęczony. Od prawie dwóch godzin wpatrywał się w jednolitą ścianę śniegu. W odległości stu jardów ujrzał samochód, który sunął bokiem w jego stronę. Zmęczenie spowodowało, że zareagował o ułamek sekundy za późno a napięcie w odrętwiałym ciele sprawiło, że była to reakcja zbyt gwałtowna. Szarpnął kierownicą, jakby chciał uchylić się przed ciosem. Zbyt mocno i zbyt późno. A poza tym niepotrzebnie. Samochód, który wpadł w poślizg, wyrównał tor jazdy i był za nimi, zanim przednie koła autobusu zaczęły manewr, a właściwie zanim próbowały go wykonać. Koła wjechały na lód na moście dokładnie w tym samym momencie, w którym układ kierowniczy kazał im skręcić, w wyniku czego straciły przyczepność i wpadły w poślizg. Autobus miał nadmiernie obciążony tył. Był tam wielki, żeliwny blok silnika, zbiornik z wodą, toaleta. Zupełnie jakby mieli z tyłu wahadło. Dlatego tył autobusu zapragnął wyprzedzić jego przód. Nie udało mu się to, jednak zatoczył dość duży łuk. Kierowca zareagował prawidłowo, próbował skontrować, ale przednie koła nie miały przyczepności. Nie odpowiadały na ruch kierownicy. Tył autobusu wyrównał, a potem zaczął się przesuwać w drugą stronę. Kierowca walczył wściekle przez 300 jardów. 12 długich sekund, które wydały się dwunastoma długimi godzinami. Przekręcił wielkie plastikowe koło kierownicy w lewo. Przekręcił w prawo, próbując opanować poślizg, próbując z niego wyjść, ale poślizg nie dawał się opanować. Nabierał impetu. Wielkie, ciężkie wahadło z tyłu sunęło raz w jedną, raz w drugą stronę. Miękkie resory zgrzytały i podrygiwały. Wielki autobus przechylał się i zbaczał z kursu. Jego tył zatoczył się 45 stopni w lewo, a potem 45 stopni w prawo. Uwaga, gołoleć! Autobus minął, ostatni z betonowych przepustów i przednie koła odzyskały przyczepność, ale stało się to w momencie, gdy byli zwróceni ukosem do pobocza. Cały autobus obrócił się w tę stronę, jakby wykonywał zgodny z prawem rozkaz, jakby chciał znowu okazać posłuszeństwo. Kierowca ostro zahamował, autobus, nie zmieniając kierunku, zwolnił, ale niewystarczająco. Przednie opony przecięły białą ciągłą linię, przecięły pobocze i zjechały do wypełnionego śniegiem i zamarzniętym błotem płytkiego rowu. Podwozie szorowało po skraju jezdni jeszcze przez 10 stóp, a potem autobus zatrzymał się przechylony w dół, w jednej trzeciej w rowie i w dwóch trzecich na poboczu. Komora silnika zawisła nad prawym pasem ruchu. Przednie koła zatrzymały się w miejscu, z którego nie sposób było ruszyć. Silnik zgasł. I słychać było tylko syk stygnących na śniegu gorących części, łagodne posapywanie pneumatycznych hamulców i krzyki pasażerów, które bardzo szybko ucichły. Pasażerowie stanowili jednorodną grupę, wszyscy z wyjątkiem jednego: dwadzieścioro siwowłosych staruszków plus młodszy mężczyzna, w autobusie, w którym było czterdzieści miejsc siedzących. Wśród emerytów było dwanaście wdów i cztery pary. Pochodzili z Seattle i brali udział w zorganizowanej przez kościół wycieczce krajoznawczej. Obejrzeli właśnie miasteczko na prerii i jechali na zachód do Mount Rushmore. Obiecano im, że zahaczą o geograficzny środek Stanów Zjednoczonych i zwiedzą parki narodowe i prerie. Fajna trasa, ale zła pora roku. Dakota południowa w zimie nie należy do zbyt gościnnych miejsc, stąd pięćdziesięcioprocentowa zniżka na bilety, które i tak nie były drogie. Nietypowym pasażerem był mężczyzna o co najmniej 30 lat młodszy od najmłodszego z wycieczkowiczów. Siedział samotnie, trzy rzędy za ostatnim z emerytów. Był kimś w rodzaju pasażera na gapę. Dołączył do wycieczki tego samego dnia na stacji benzynowej, na wschód od miasteczka o nazwie Craver, za miasteczkiem na prerii, przed muzeum Dakota Land. Bez żadnego wyjaśnienia, po prostu wsiadł do autobusu. Niektórzy widzieli, jak rozmawiał wcześniej z kierowcą i jak z ręki do ręki przeszły pieniądze. Nikt nie wiedział, co o tym myśleć. Skoro zapłacił za przejazd, nie jest pasażerem na gapę, ale pasażerem trzeciej klasy kimś zbliżonym do autostopowicza, tak czy inaczej uznano go za dość miłego faceta. Małomówny i grzeczny, był ponad stopę wyższy od najwyższego ze staruszków i sprawiał wrażenie bardzo silnego. Nie miał urody filmowego amanta, ale nie był też brzydki. Przypominał sportowca, który właśnie zakończył karierę. Być może futbolistę. Był ubrany w wyłożoną na spodnie pogniecioną koszulę i ocieplaną płócienną kurtkę. Nie miał żadnych bagaży, co było dziwne. Generalnie jednak dobrze było mieć kogoś takiego na pokładzie. Zwłaszcza, że okazał się osobą kulturalną i w żaden sposób im nie zagrażał. Groźne zachowanie u mężczyzny tych rozmiarów byłoby niestosowne. Dobre maniery u mężczyzny tych rozmiarów były czarujące. Kilka co śmielszych wdów. Zastanawiało się, czy wdać się z nim w pogawędkę, lecz facet raczej do tego nie zachęcał. Przez większą część podróży spał, a na wszelkie próby nawiązania kontaktu odpowiadał grzecznie, lecz krótko, w sposób zupełnie pozbawiony treści. Wiedzieli jednak przynajmniej, jak się nazywa. Jeden z mężczyzn przedstawił mu się, gdy wracał z toalety z tyłu autobusu. Wysoki nieznajomy spojrzał na niego z wyżyn swojego fotela, i zawahał się, jakby się zastanawiał, czy opłaca mu się zareagować. W końcu uścisnął wyciągniętą rękę. Jack Richard powiedział. Rozdział drugi. Richard obudził się, kiedy jego głowa uderzyła pod wpływem siły odśrodkowej o szybę. Natychmiast zdał sobie sprawę, gdzie jest. W autobusie. Przez następny ułamek sekundy obliczał szansę wyjścia z poślizgu. Śnieg, lód, rozsądna szybkość, nieduży ruch. Uderzymy w środkową barierkę albo zjedziemy do rowu, w najgorszym razie przewrócimy się na bok. Specjalnie go to nie przerażało, z pewnością bardziej ucierpią siedzący przed nim staruszkowie, ale prawdopodobnie nikt nie zginie. Bardziej martwiło go to, co będzie potem dwadzieścia starszych osób przerażonych, być może rannych, pokaleczonych, połamanych. Uwięzionych w rozbitym autobusie w środku śnieżycy całe mile od ludzkich siedzib. Niedobrze. Przez następne jedenaście i pół sekundy przytrzymywał się czego się dało, walcząc z inercją zarzucającego raz w prawo raz w lewo autobusu. Był najdalej w tyle siedzącym pasażerem, i to nim najbardziej miotało. Ludźmi siedzącymi bliżej miotało słabiej, ale mieli kruche kości. Widział, jak głowy latają im na boki. Widział we wstecznym lusterku twarz kierowcy. Facet się nie poddawał. Nieźle, ale walka była przegrana. Luksusowy autokar niełatwo się prowadzi. Za komfort trzeba płacić. Richard odwiedził z jakiegoś powodu Marshall w Minnesocie i zabrał go stamtąd facet, który jechał do Huronu w Dakocie Południowej. Nie wiadomo dlaczego, nie chciał go jednak dowiść do końca. I wysadził przy stacji benzynowej na obrzeżach Cable. Co z początku nie wróżyło dobrze, ponieważ miasto Cable nie jest raczej dużym węzłem komunikacyjnym. Ale gdy Richard wypił dwie filiżanki kawy, na stację zajechał 40-miejscowy luksusowy autokar i wysiadło z niego tylko 20 osób, co oznaczało, że są wolne miejsca. Kierowca wyglądał na bezpośredniego faceta, więc Richard zwrócił się do niego w bezpośredni sposób dwadzieścia dolców za podwiezienie do Rapid City. Facet zażądał czterdziestu i zgodził się na trzydzieści. Richard wsiadł do autobusu i spędził cały dzień w dogadanych warunkach. Komfort zawdzięczali miękkim resorom oraz tłumiącemu wstrząsy układowi kierowniczemu, które w tym momencie nie okazały się zbyt pomocne. Siedem sekund później Richard patrzył jednak w przyszłość z większym optymizmem. Kierowca zdjął nogę z gazu i autokar zwalniał. Trudno było odnieść takie wrażenie, ale było to oczywiste. Wynikało z prostych praw fizyki, zasady dynamiki Newtona. Jeśli nie wpadnie na nich inny pojazd, będą się przez jakiś czas telepali i w końcu staną, być może w poprzek drogi, być może przodem, do tyłu, ale na kołach i zdolni do dalszej jazdy. Nagle poczuł, że przednie koła znów łapią przyczepność i zobaczył, że autobus zjeżdża z drogi. Co było złe? Kierowca wdepnął jednak mocno hamulec i w końcu z głośnym łomotem i zgrzytem zatrzymali się w połowie na jezdni, a w połowie poza nią, co było w porządku. Tyle, że tył autobusu zawisł teraz nad pasem ruchu, co nie było w porządku i umilkły wszelkie mechaniczne odgłosy, co sugerowało, że pojazd nie nadaje się do jazdy i było zdecydowanie nie w porządku. Richard obejrzał się i zobaczył, że z tyłu nie zbliżają się do nich żadne światła. Na razie wstał, przeszedł naprzód i zobaczył przed sobą zaśnieżony płaski teren, żadnych urwisk, żadnych wąwozów, nie grozi im nagły przechył przy zmianie środka ciężkości. W związku z tym Richard cofnął się i zaczął namawiać staruszków, żeby przeszli do przodu. Jeśli wpadnie na nich osiemnastokołowa ciężarówka, oderwie najwyżej tył autobusu, nikogo nie zabijając. Ale staruszkowie byli w szoku i nie chcieli się przenosić. Siedzieli bez ruchu. Richard wrócił więc do kierowcy, który też siedział nieruchomo na fotelu, mrugając, przełykając ślinę i czekając, aż obniży mu się poziom adrenaliny. Dobra robota, chłopie, pochwalił go Richard. Kierowca pokiwał głową. Dzięki. Mruknął. Uda ci się wyjechać z tego rowu? Nie wiem. A jak ci się wydaje? Chyba nie. Dobra. Masz flary? Spytał Richard. Co takiego? Flary. Tył autobusu sterczy nad pasem ruchu. Facet przez chwilę nie odpowiadał, był oszołomiony. Potem pochylił się, otworzył schowek przy swoich stopach i wyjął trzy ostrzegawcze flary. Matowo-czerwone tekturowe tuby ze stalowymi szpikulcami na końcu. Masz apteczkę? Chciał wiedzieć Richard, biorąc je od niego. Facet znów pokiwał głową. Sprawdź, czy pasażerowie nie odnieśli jakichś obrażeń. Zachęć ich, żeby przenieśli się jak najbliżej do przodu najlepiej, żeby siedli razem w przejściu. Jeśli ktoś na nas wpadnie, oberwiemy w tyłek. Facet kiwnął głową po raz trzeci, a potem. Otrząsnął się jak pies i zaczął działać. Wyjął apteczkę z drugiego schowka i wstał z fotela. — Najpierw otwórz drzwi — powiedział Richard. Facet wcisnął przycisk i drzwi z sykiem się otworzyły. Do środka wpadło mroźne powietrze i tumany śniegu. Zamieć rozszalała się na dobre. — Zamknij za mną drzwi — polecił Richard. — Nie trać ciepła! Następnie zaskoczył do rowu, pobrnął po lodzie i błocie w stronę pobocza, Wdrapał się na jezdnie i pobiegł do końca autobusu. Śnieg sypał mu w twarz. Trzymając się wyznaczającej pas linii, przebiegł trzydzieści kroków wzdłuż trasy, którą pokonali. Zakrzywiona trajektoria: 30 kroków, 30 jardów, dziewięćdziesiąt stóp osiemdziesiąt osiem stóp na sekundę równa się sześćdziesięciu milom na godzinę, a nie brakuje szaleńców, którzy będą pędzili sześćdziesiątką nawet przy szalejącej śnieżycy. Pochylił się i wbił szpikulec flary w jezdnie. Na drugim końcu zapalił się samoczynnie szkarłatny płomień. Richard przebiegł kolejnych trzydzieści kroków. Zapalił kolejną flarę. Przebiegł jeszcze trzydzieści i zapalił trzecią, żeby dopełnić ostrzegawczą sekwencję. Trzy sekundy, dwie, jedna. Zjeżdżaj na lewy pas do cholery. A potem wrócił biegiem do autobusu, przebrnął przez rów i walił w drzwi tak długo, aż kierowca przestał opatrywać poszkodowanych i mu otworzył. Richard wsiadł. Razem z nim do środka wpadł tuman śniegu. Zdążył porządnie zmarznąć. Skostniała mu twarz i stopy, a w autobusie zrobiło się wyraźnie chłodniej. Okna z jednej strony już były zasypane śniegiem. Powinieneś włączyć silnik i ogrzewanie, powiedział do kierowcy. Nie mogę. Mogło dojść do przerwania przewodu paliwowego. Szorowaliśmy podwoziem o asfalt. Na dworze nie poczułem zapachu paliwa, stwierdził Richard. Nie wolno mi ryzykować, wszyscy żyją, nie chcę, żeby spłonęli w pożarze. Wolisz, żeby zamarzli na śmierć? Zajmij się udzielaniem pierwszej pomocy, ja spróbuję wykonać parę telefonów. Richard ruszył więc przejściem na tył i zaczął oglądać staruszków. Kierowca załatwił pierwsze dwa rzędy. To było jasne. Czwórka siedzących przy oknach pasażerów miała plastry Band Aid tam, gdzie skaleczyli się o metalową framugę szyby. Za komfort trzeba płacić lepszy widok, ale i większe ryzyko. Jedna z kobiet miała plaster również po drugiej stronie twarzy, prawdopodobnie tam, gdzie uderzył ją głową mąż, podrygujący niczym szmaciana lalka. Pierwsze złamanie było w trzecim rzędzie. Delikatna starsza pani, drobna jak ptaszek. Kiedy autobus zmienił kierunek, przechyliła się w prawo, a potem w lewo, okno rąbnęło ją w ramię, pod wpływem uderzenia złamał się obojczyk. Richard poznał to po tym, jak ściskała swoją rękę. Czy mogę rzucić na to okiem, proszę pani? zapytał. Nie jest pan lekarzem. Szkolono mnie w wojsku. Był pan sanitariuszem? Byłem żandarmem. Mieliśmy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Zimno mi. To pod wpływem szoku wyjaśnił Richard i pada śnieg. Odwróciła się do niego przodem. Wyrażając w ten sposób zgodę, Richard dotknął przez bluzkę jej obojczyka. Kość była delikatna jak ołówek. Pękła w połowie długości. Czyste złamanie, nieskomplikowane. — To coś poważnego? — zapytała, bynajmniej. Obojczyk wykonał swoje zadanie. To taki rodzaj bezpiecznika. Łamię się, żeby uchronić nas przed urazem ramienia i szyi. Szybko i łatwo się zrasta. — Muszę iść do szpitala — Richard pokiwał głową. — Zawieziemy tam panią. Ruszył dalej. W czwartym rzędzie był skręcony, a w piątym — złamany nadgarstek. Poza tym łącznie trzynaście skaleczeń, dużo drobnych stłuczeń i ogólny szok. Temperatura szybko spadała. Przez tylną boczną szybę Richard widział flary. Nadal się paliły trzy szkarłatne purchawki jaśniające w tumanach śniegu. Poza tym nie widać było żadnych świateł. Ruch wstrzymany. Wrócił z pochyloną głową do kierowcy, który siedział na swoim fotelu i gapił się w przednią szybę, trzymając w prawej ręce otwartą komórkę i bębniąc palcami lewej w kierownicę. Mamy problem oznajmił. Jakiego rodzaju? Zadzwoniłem pod 911. Patrole drogówki są 60 mil na północ i 60 mil na wschód od nas. Nadchodzą dwie wielkie śnieżyce, jedna z Kanady, druga od Wielkich Jezior. Dzieją się dantejskie sceny. Wszystkie wozy holownicze są zajęte, mają karambole na sto samochodów. Ta autostrada jest zamknięta za nami i przed nami. Ruch wstrzymany. Gdzie jesteśmy? W dakocie południowej. Wiem o tym. Więc wiesz, co mam na myśli? Poza Sioux Falls i Rapid City to za dupie. A nie jesteśmy w pobliżu Siuks Falls ani Rapid City. A w pobliżu musi być jakieś miasto. Na GPS-ie widzę miejscowość, która nazywa się Bolton, może dwadzieścia mil stąd, ale nie jest duża, po prostu kropka na mapie. Możesz załatwić zastępczy autobus? Przyjechaliśmy z Seattle. Być może uda się go ściągnąć cztery dni po śnieżycy. Czy w tym Bolton mają posterunek policji? Czekam na odpowiedź. Może są tam jakieś wozy holownicze? Na pewno. Przynajmniej jeden stoi przy stacji benzynowej i nadaje się do ściągnięcia zepsutego półtora tonowego pikapa, ale nie pojazdu tej wielkości. A ciągniki rolnicze potrzebowaliby ich przynajmniej osiem. I grube łańcuchy. No to jakiś. Szkolny autobus. Pasażerowie mogliby się przesiąść. Ach, chłopcy z drogówki nas nie zostawią. Dotrą tutaj. Jak się nazywasz? Zapytał Richard. Jay Knox. Musi pan myśleć z wyprzedzeniem, panie Knox. Patrol z drogówki dojedzie do nas w najlepszym razie za godzinę. Przy tej pogodzie za dwie. Zważywszy, z czym muszą się uporać, za trzy. Więc musimy coś wymyślić, bo za godzinę ten autobus zmieni się w lodówkę. Za dwie godziny te starowinki zaczną padać jak muchy. Może nawet szybciej. Więc za czym głosujesz? Richard miał zamiar odpowiedzieć, lecz w tym samym momencie zadzwoniła komórka noksa. Facet odebrał i jego twarz na chwilę się rozjaśniła, a potem znów nachmurzyła. Dzięki! mruknął, po czym rozłączył się i spojrzał na Richera. Jak się okazuje, w Bolton jest komisariat policji. Wysyłają kogoś, ale mają własne problemy i to zajmie trochę czasu. Ile? Co najmniej godzinę. Jakiego rodzaju problemy? Nie powiedzieli. Będziesz musiał uruchomić silnik. Pasażerowie mają płaszcze. To nie wystarczy, boję się pożaru. Ropa jest o wiele mniej łatwopalna niż benzyna. Jesteś jakimś ekspertem? Służyłem w wojsku. Wszystkie ciężarówki i jej mają silniki diesla. Nie bez powodu. Richard obejrzał się za siebie. Masz latarkę, a gaśnicę. Dlaczego pytasz? Sprawdzę podwozie. Jeśli nie zobaczę niczego podejrzanego, stuknę dwa razy w podłogę. Wtedy uruchomisz silnik i jeśli coś się zapali, ugaszę to. Stuknę raz, a ty wyłączysz silnik. — No, nie wiem. To najlepsze, co możemy zrobić, a coś zrobić musimy. Nox milczał przez chwilę. W końcu wzruszył ramionami, otworzył kolejne schowki i wyjął z niej srebrną latarkę Maglite i gaśnicę. Richard wziął je, zaczekał, aż Nox otworzy drzwi, po czym zeskoczył do rowu i wkroczył w widmowy, szkarłatny świat Flar. Tym razem obszedł autobus od przodu. Bo jego lewy bok był zawieszony nad asfaltem na dłuższym odcinku niż prawy. Czołganie się po zamarzniętym błocie nie było zbyt pociągające. Czołganie się po asfalcie wydawało się minimalnie lepsze. Odnalazł wlew paliwa, po czym położył się na śniegu, wsunął pod autobus i zapalił latarkę. Gruba rura, biegnąca od wlewu paliwa do baku, była nienaruszona. Sam bak, wielki ucięty pod kątem prostym cylinder, był lekko porysowany i powgniatany, lecz nic z niego nie ciekło. Przewód paliwowy, biegnący do tyłu w stronę komory silnika, raczej nie wzbudzał podejrzeń. Śnieg przesiągł przez kurtkę i koszulę Richera, który poczuł na skórze lodowatą wilgoć. Zadrżał. Uderzył dwa razy szerszym końcem latarki w podłogę. Usłyszał terkot przekaźników, a potem rzężenie i świst pompy paliwowej. Sprawdził bak, sprawdził przewód tak daleko, jak pozwalało mu światło latarki. Następnie odepchnął się nogami i wsunął głębiej pod autobus. Żadnych przecieków. Rozrusznik zaczął się obracać. Silnik zaskoczył, zaklekotał, zadygotał i teraz pracował z głośnym łomotem. Nic nie przecieka, nic się nie pali. Nie było żadnych oparów. Zmagając się z zimnem, odczekał jeszcze minutę, wykorzystując ten czas na sprawdzenie innych rzeczy. Wielkie opony wyglądały dobrze. Poobijana była część wieszaków przedniego zawieszenia, a podłoga luku bagażowego powgniatana w paru miejscach. Kilka mniejszych przewodów i rurek było zmiażdżonych i poprzerywanych. Jakaś firma ubezpieczeniowa w Seattle dostanie do zapłacenia spory rachunek. Wygramolił się spod autobusu, wstał i otrzepał. Ubranie mu przemokło. Wokół niego wirowały płatki śniegu duże i ciężkie. Na ziemi leżała świeża, dwucalowa warstwa białego puchu. Ślady jego butów sprzed czterech minut były już przysypane. Idąc po nich, wrócił do rowu i stanął przed drzwiami. Knox na niego czekał. Drzwi się otworzyły i Richard wsiadł do autobusu. Tuman śniegu wpadł za nim z szumem do środka. Richard zadrżał. Drzwi się zamknęły. Silnik zgasł. Knox usiadł na swoim fotelu i wcisnął przycisk. Richard usłyszał, jak daleko z tyłu rozrusznik kręci się, jazgocze, wyje i rzęzi. Bez skutku. Co zobaczyłeś tam na dole? zapytał Nox. Zniszczenia, odparł Richard. Dużo rzeczy jest poobijanych. Poprzerwane przewody? Kilka. Nox pokiwał głową. Przewód paliwowy. — Jest prawdopodobnie urwany — stwierdził. — Zużyliśmy to, co w nim było i do silnika nie dopływa więcej paliwa. Poza tym mogą nie działać hamulce. Może dlatego silnik nie chce pracować. — Zadzwoń znowu na policję w Bolton — poradził mu Richard. Żarty się skończyły. Knox wybrał numer, a Richard wrócił do pasażerów. Zdjął płaszcze z górnych półek i kazał emerytom je włożyć, a także czapki, rękawiczki, szaliki i wszystko, co mają — on sam nie miał nic, tylko to, w czym był, a to, w czym był, było mokre i zimne. Temperatura jego ciała spadała, drżał niezbyt mocno, ale bezustannie. Za komfort trzeba płacić. Życie bez bagażu ma wiele plusów, ale ma również poważne minusy. Wrócił do Noksa, przez szpary w drzwiach wpadało powietrze, z przodu autobusu było zimniej niż z tyłu. I co? Zapytał. Przyślą samochód najszybciej jak to możliwe, odparł Nox. Jeden samochód to za mało. Powiedziałem im to. Opisałem, jaki mamy problem. Obiecali, że coś zorganizują. Widziałeś wcześniej takie śnieżyce? To nie jest śnieżyca. Śnieżyca jest sześćdziesiąt mil stąd. My jesteśmy na jej skraju. Richard zadrżał. Czy... Przemieszcza się w naszą stronę? Zapytał. Z pewnością. Jak szybko? Nie pytaj. Richard zostawił kierowcę. Wrócił na tył, usiadł na podłodze przy toalecie za ostatnimi siedzeniami i oparł się mocno plecami o tylną ściankę, mając nadzieję, że ogrzeje się w cieple, które wydziela stygnący silnik. Czekał. 16:55. Zostało pięćdziesiąt dziewięć godzin. Rozdział trzeci. Czterdzieści pięć minut później adwokat dotarł do domu. To była długa, wolna podróż. Jego podjazd był nieodśnieżony i przez chwilę obawiał się, że przymarzła brama do garażu. Ale kiedy wcisnął przycisk na pilocie zamontowany pod sufitem silniczek o mocy pół konia mechanicznego podciągnął drzwi na prowadnicach i wjechał do środka. Potem jednak nie chciały się zamknąć, bo śnieg, który spadł z opon, kiedy wjeżdżał, uaktywnił funkcję ochrony dzieci. Musiał więc znowu założyć śniegowce, wziąć łopatę i wyrzucić śnieg na zewnątrz. Drzwi w końcu się zamknęły. Adwokat Zdjął śniegowce i stał przez chwilę w sieni, mobilizując się, oczyszczając się wewnętrznie, biorąc mentalny prysznic. 17.40. A potem wszedł do ciepłej kuchni i przywitał się z rodziną. Jakby to był zwyczajny dzień. O 17.40 w autobusie było ciemno i mroźno. Richard obejmował się mocno rękoma i trząsł jak osika. Dwadzieścia starszych osób i kierowca Nox robili z grubsza to samo. Okna od nawietrznej strony autobusu były czarne i zalepione śniegiem. Za oknami od zawietrznej widać było wszechobecną szarość. Śnieżyca nacierająca nieubłaganie z północnego wschodu trafiała na aerodynamiczną przeszkodę w postaci unieruchomionego pojazdu. Piekliła się pod nim i nad nim. I wpadała wirem w powstałą za nim próżnię. Wielkie, nieważkie płatki tańczyły w górę i w dół, w lewo i w prawo. Nagle we wszechobecnej szarości pojawiły się niewyraźne światła. Najpierw białe, a potem czerwone i niebieskie, jasno oświetlone kule, które migotały, błyskały i przesuwały się w mroku. W niesamowitej ciszy, przysypanego śniegiem, świata słychać było pobrzękiwanie śniegowych łańcuchów. Jadący do nich niewłaściwym pasmem autostrady radiowóz przedzierał się powoli i ostrożnie przez zawieje. Minutę później gliniarz był już w autobusie. Musiał wcześniej przebrnąć przez rów, ale wysiadł z nagrzanego samochodu i miał na sobie wysokie zimowe buty, wodoodporne spodnie, rękawice puchową kurtkę i futrzaną czapę z nausznikami i plastikowym daszkiem, w związku z czym mróz nie robił na nim wrażenia. Był wysoki, szczupły i miał okolone z marszczkami, błękitne oczy, które widziały już sporo upalnego słońca i zimowych zadymek. Oznajmił, że nazywa się Andrew Peterson i jest zastępcą szefa policji w Bolton, po czym zdjął rękawice i ruszył między siedzeniami, ściskając dłonie i przedstawiając się z nazwiska i stopnia każdej parze staruszków i każdej samotnej osobie w sposób, który miał dać do zrozumienia, że jest poczciwy, szczery i pełen entuzjazmu. Prosty wiejski chłopak, który cieszy się, że może pomóc ludziom w potrzebie. Obserwując te okolone z marszczkami błękitne oczy, Richard doszedł jednak do wniosku, że to tylko pozory. Peterson był w gruncie rzeczy całkiem niegłupim facetem i miał na głowie coś więcej niż tylko ratowanie ludzi z wypadku. To wrażenie umocniło się w nim, kiedy policjant zaczął zadawać pytania: Kim są? Skąd pochodzą? Skąd dzisiaj wyjechali? Dokąd zmierzają? Czy mają tam zarezerwowane miejsca w hotelu? Łatwe pytania dla Noxa oraz pozostałej dwudziestki staruszków turystycznej grupy z Seattle, jadącej zgodnie z marszrutą z Muzeum Dakota Land pod Mount Rushmore i mającej potwierdzone rezerwacje w motelu niedaleko pomnika. Trzynaście pokojów dla czterech małżeństw, czterech wspólnie nocujących par, czterech osób, które dopłaciły za pokój jednoosobowy oraz dla samego Noxa. Wszystkie informacje były prawdziwe, lecz w tych okolicznościach niezbyt przydatne. Peterson poprosił Knoxa o pokazanie dokumentów rezerwacji. Następnie zwrócił się z uśmiechem do Richera. — Jestem Andrew Peterson, zastępca szefa policji w Bolton. Czy mógłby się pan przedstawić, proszę pana? Sporo prowincjonalnych gliniarzy służyło wcześniej w wojsku, ale Peterson do nich nie należał. Nie miał tej specyficznej otoczki. Sprawiał wrażenie faceta, który niewiele podróżował. Porządnego chłopaka, który dobrze się uczył w miejscowym liceum, a potem został tutaj, aby służyć lokalnej społeczności. Znał od podszewki swoje miasteczko, gubił się trochę, gdy trzeba było wypłynąć na szersze wody, ale starał się stawiać czoło każdym przeciwnościom. Proszę pana, powtórzył. Richard. Podał mu swoje nazwisko. Peterson zapytał, czy należy do wycieczki. Richard odparł, że nie. W związku z tym Peterson zapytał, co robi w tym autobusie. Richard poinformował go, że jedzie na zachód z Minnesoty, w nadziei, że wkrótce uda mu się skręcić na południe i znaleźć się w łagodniejszej strefie klimatycznej. Nie podoba się panu nasz klimat? Na razie nie. I podróżuje pan stopem, wycieczkowym autobusem. Zapłaciłem. Peterson spojrzał na Noxa, który kiwnął głową. Jest pan na wakacjach? Zapytał Peterson, zwracając się znowu do Richera. Nie? W takim razie, jaka jest dokładnie pańska sytuacja? Moja sytuacja? Nie ma znaczenia. Żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia. Nikt z nas nie spodziewał się znaleźć w miejscu, w którym się teraz znajdujemy. Cała sprawa była całkowicie nie do przewidzenia, wypadek. Dlatego nie ma i nie może być żadnych powiązań między nami i tym, co pana niepokoi. Kto mówi, że coś mnie niepokoi? Ja! Peterson posłał mu długie, surowe spojrzenie. Co się stało z autobusem? zapytał. Jak rozumiem, wpadł w poślizg, odparł Richard. Spałem, kiedy to się stało. Peterson pokiwał głową. Jest tu most, który wcale nie wygląda jak most, stwierdził, ale postawili przed nim znaki ostrzegawcze. Samochód z naprzeciwka tańczył po całej jezdni, powiedział Knox. Szarpnąłem kierownicą, dodał, jakby chciał się usprawiedliwić. Peterson spojrzał na niego ze współczuciem i bez śladu krytycyzmu i znów pokiwał głową. Szarpnięcie kierownicą na ogół wywołuje taki skutek, Każdemu może się zdarzyć, mnie też. Musimy zabrać tych ludzi z autobusu, przypomniał Richard, inaczej zamarzną na śmierć. Ja też. Peterson milczał przez długą sekundę. Nie ma i nie może być żadnych powiązań między nami i tym, co pana niepokoi. Następnie jeszcze raz pokiwał głową, stanowczo, jakby podejmował decyzję. Słuchajcie, państwo, zawołał. Przewieziemy was do miasta, gdzie będziemy mogli się wami odpowiednio zająć. Pani ze złamanym obojczykiem i pani ze złamanym nadgarskiem pojadą ze mną samochodem. Dla pozostałych osób zorganizujemy inny transport. Poszkodowane kobiety nie były w stanie zeskoczyć do rowu, więc Peterson wziął na ręce jedną, a Richard drugą. Radiowóz stał jakieś dziesięć jardów dalej, Lecz śnieg sypał tak gęsto, że prawie nie było go widać. A kiedy Peterson odjechał i Richard odwrócił się w stronę autobusu, w ogóle go nie zobaczył. Był zupełnie sam w białej pustce. Śnieg zalepiał mu twarz, oczy, uszy i szyję. Wirował dookoła i oślepiał. Było mu bardzo zimno. Na ułamek sekundy ogarnęła go panika. Gdyby z jakiegoś powodu poszedł w złą stronę, w ogóle by o tym nie wiedział. Szedłby przed siebie tak długo, ażby zamarzł. Ale przesunąwszy się nieco w bok, zobaczył szkarłatną poświatę flar. Nadal dzielnie się paliły. Na podstawie ich położenia ustalił, gdzie jest autobus i skierował się w tamtą stronę. Dotarł do niego od zawietrznej, okrążył od przodu, a potem, idąc pod wiatr, zeskoczył do rowu. I podszedł do drzwi Noks wpuścił go do środka i kucając w przejściu wpatrywali się w ciemność, żeby zobaczyć, jaki wysłano po nich środek transportu. Siedemnasta zostało pięćdziesiąt osiem godzin. O osiemnastej wszystkie przestępcze propozycje w liczbie czternastu zostały wreszcie zapisane. Facet, który odebrał telefon od adwokata, był bardzo sprytny, jeśli za spryt uznamy specyficzne uliczne cwaniactwo, ale zawsze uważał, że człowiek inteligentny powinien znać własne ograniczenia. Jego polegały na tym, że poddany presji zaczynał się gubić w szczegółach, a za chwilę miał być poddany presji, to nie ulegało wątpliwości. Wcielenie propozycji w życie wymagało aprobaty pewnych bardzo ostrożnych osób. Zapisał więc wszystko na kartce w czternastu oddzielnych punktach, a potem odłączył od ładowarki fabrycznie nowy, niemożliwy do namierzenia telefon na kartę i zaczął wybierać numer. Pojazd, który po nich wysłano, był czymś w rodzaju szkolnego autobusu, ale nie do końca. Z całą pewnością był to samochód marki Bluebird, o typowych rozmiarach i kształcie, ale szary. Nie żółty, z ciężkimi metalowymi kratami, przyspawanymi przy oknach i wymalowanymi z boku słowami Wydział Penitencjarny. Robił wrażenie prawie nowego. Lepsze to niż nic, mruknął Knox. Pojechałbym karawanem, gdybym miał ogrzewanie. Stwierdził Richard. Więzienny autobus wykręcił na trzech pasach jezdni i po kilku dodatkowych manewrach stanął tak, że jego drzwi znalazły się mniej więcej w połowie długości uszkodzonego autokaru. Richard zorientował się dlaczego. Autokar miał wyjście awaryjne w postaci łatwej do usunięcia szyby. Peterson obejrzał rów, pasażerów i szybę i podjął właściwą decyzję. Był niegłupim facetem. Osiemnaście starszych osób w innych okolicznościach trzeba by dość długo przekonywać, żeby wygramoliły się przez okno w zadymkę i zaufały biorącemu ich na ręce nieznajomemu. Ale przeszywające zimno pomogło przezwyciężyć ich opory. Nox pomagał im wyjść, a Richard odbierał ich z drugiej strony. Cała operacja byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby nie mróz i śnieg. Najlżejszym pasażerem był staruszek, ważący niecałe 95 funtów, a najcięższa kobieta ważyła prawie 200. Wszyscy mężczyźni chcieli na własnych nogach pokonać dystans między pojazdami. Kobiety wolały, żeby je przenieść. Więzienny autobus był nowy, lecz niezbyt wygodny. Przedział dla pasażerów oddzielono od kierowcy stalową siatką. Siedzenia były twarde, wąskie i pokryte lśniącym plastikiem, podłoga gumowa, kraty za oknami złowrogie, ale działało ogrzewanie. Nie dlatego, żeby państwo szczególnie dbało o więźniów, lecz ponieważ zatroszczył się o to producent, którego pojazdy miały wozić dzieci. Państwo łaskawie zostawiło instalację, okazując coś w rodzaju pasywnej wielkoduszności. Kierowca ustawił temperaturę i dmuchawę na maksimum. Peterson potrafił myśleć z wyprzedzeniem. Kiedy pasażerowie usiedli, Richard i Knox znowu wyszli na mróz i wyciągnęli walizki z luku bagażowego uszkodzonego autobusu. Emeryci będą potrzebowali nocnych koszul, leków, przyborów toaletowych i ubrań na zmianę. Walizek było dużo, zajęły wszystkie wolne fotele i większą część przejścia. Knox usiadł na jednej z nich, Richard stanął obok kierowcy jak najbliżej dmuchawy. Wiatr kołysał autobusem, ale na oponach mieli łańcuchy i poruszali się za stałą szybkością. Po siedmiu milach zjechali z autostrady. Minęli przestrzelony śrutem zardzewiały znak nakazujący ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i skręcili w długą i prostą drogę okręgową. Po jakimś czasie minęli tablicę z napisem ZAKŁAD KARNY NIE ZATRZYMYWAĆ SIĘ I NIE BRAĆ AUTOSTOPOWICZÓW Tablica była nowa. Pokryta odblaskową farbą. Richera nie ucieszył jej widok. Jutro rano może mu nieco utrudnić dalszą podróż. Już po niespełna minucie padło nieuniknione pytanie. Kobieta siedząca w pierwszym rzędzie z zakłopotaną miną zerknęła w lewo i w prawo, lecz i tak je zadała. Nie wsadzą nas chyba do więzienia? powiedziała. Nie, proszę pani, odparł Richard. Umieszczą nas pewnie w motelu. Przypuszczam, że to jedyny autobus jaki mieli w tym momencie pod ręką. — Motele są pełne — stwierdził kierowca więziennego autobusu i nie dodał nic więcej. 18:55. pięćdziesiąt pięć. Zostało pięćdziesiąt siedem godzin.